Cześć, kochani! Jak codziennie, od poniedziałku do piątku, witam Was, Janusz Dąbrowski, na kanale Barwy Zdrowia na YouTube. O czym dzisiaj, no właśnie będziemy mówić, bo chcę spełnić w ogóle obietnicę, obietnicę daną Wam już chyba w kilku audycjach. Mówiłem, że przedstawię Wam pewien zarys pewnej metody. Na bardzo skuteczne pozbycie się nadwagi czy też otyłości. Akurat no, zajmuję się tym, tym akurat szczególną rzeczą. Już ponad 12 lat od lipca 2013 roku sam przeszedłem przez ten cały proces. Sam w 2013 roku w przeciągu dwóch miesięcy zrzuciłem 13 kg. Więc faktycznie wyszczuplałem, pozbyłem się niepotrzebnej wody. Bo woda ma krążyć w organizmie, a nie być zatrzymywana gdzieś tam w tkankach, w komórkach. Pozbyłem się nadmiaru tłuszczu, zwłaszcza tak zwanego wewnętrznego, dzisiaj będę o tym też mówił, więc mam kolosalne doświadczenia. Zresztą po prostu pomogłem masie ludzi, jeżeli chodzi o, o te wszystkie historie, bo mam swoich indywidualnych, że tak powiem, jak to można nazwać może to jest złe określenie kuracjuszy. Yy, Osoby, które to zastosowały, po prostu chciały się odchudzić, znormal chciały znormalizować masę ciała, jak zwał, tak zwał, ale z kolei masa moich znajomych, którzy też zajmują się tym programem, których zresztą sam kształciłem, bo prowadziłem i prowadzę nadal masę szkoleń w całej Polsce, więc oni przysyłali nieraz mi swoich pacjentów, nas, o Jezu, znowu pacjentów. No. Nie pacjenci, my nie jesteśmy lekarzami, więc no ale nie wiem, jak to nazwać, no nazwijmy kuracjuszy, którzy chcieli się po prostu od, odchudzić, bo im to dokuczało i oprócz tego to było, generowało oczywiście masę problemów zdrowotnych, więc przysyłali, jak już powiedzmy były, występowały jakieś po prostu problemy, z prośbą jakieś tam powiedzmy konsultacje, podpowiedzi i tak dalej. Ja zawsze bardzo chętnie udzielałem, wszyscy się znamy, tworzymy naprawdę solidną. Społeczność już kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Polsce, którzy to robią i się wspieramy nawzajem i, i wspieramy y, y, tych ludzi, kto, którzy po prostu do, dopiero po prostu próbują. I teraz tak, a więc y, już nie chcę wam mówić, że otyłość jest naprawdę bardzo poważnym problemem, generującym całą masę chorób, y, począwszy od dzieci. Te dzieci są dzisiaj nasze przekarmiane przede wszystkim. Cytowałem w jednej z audycji y, pewne opinie na temat matek, które potrafią dziennie karmić swoje małe dzieci dziesięciokrotnie mieszankami tymi mlecznymi, tymi, 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 że tak powiem przesłodzonymi, jeszcze je dosładzają. I teraz, a przecież komórki tłuszczowe, czyli adipocyty, nie rozrastają się przez całe nasze życie. To są komórki tłuszczowe, to jest mniej więcej, no nie chciałbym tutaj czegoś przekręcić, lekarze najwyżej mnie poprawią, ale mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia i później zostają i, i one już nie znikną nigdy. Co najwyżej albo zmniejszą swoją objętość, albo będą zwiększały swoją objętość i to jest problem. Więc chodzi o to, żeby mieć tych komórek tylko tyle, ile jest potrzeba tych tłuszczowych, bo tłuszcz nie do końca jest zły, ja w jednej ze swoich audycji o tym też mówiłem, ale z drugiej strony tak zwany tłuszcz wisceralny, czyli wewnętrzny, dzisiaj jeszcze przypomnę o tym, bo ciągle chcę w, każdy, w wielu audycjach związanych tematycznie przypominać o tych zasadach. Nie każdy z Was zresztą może to oglądać, wysłuchać. Wszystkie te audycje, które ci leci, nie zawsze się pamięta, więc warto wracać do tego. Więc po prostu jest metoda, jest bardzo skuteczna metoda, E, opracowana zresztą przez lekarzy, e, którą stosuję ja sam już od mówię, 2013 roku. Ona została sprowadzona do Polski, bo to była metoda czeskich lekarzy. E, w 2012 została sprowadzona i okazało się, że jest nieprawdopodobnie skuteczna. Oczywiście wymaga pewnej cierpliwości, e, wytrwałości, bo się nie dzieje o tak, Pciąg e, tydzień czasu jakąś tabletkę cudowną mam brać i już ma być pięknie, ładnie i tak dalej. Nie będzie z tego nic. Jeżeli ktoś ma tego typu myślenie, to nawet nie ma o czym mówić, więc ja nie każdego, że tak powiem pod opiekę biorę, kto się zgłasza do mnie, bo czuję, widzę, że proszę pana, to, to nie jest absolutnie rozwiązanie dla pana, czy tam dla pani, bo widzę, że, że, że pani po prostu tego nie zrobi prawidłowo, będzie pani sabotować własne wysiłki, więc po co ja mam się męczyć, tłumaczyć i tak dalej, pilnować co jeszcze, ja mam pilnować kogoś, a po co? Tym bardziej, że jeżeli się umawiamy na tego typu, powiedzmy, rozwiązanie, to po prostu przepraszam za wyrażenie, ale każdemu do siebie dzwonić z dwa, trzy razy w ciągu tygodnia, żeby wiedzieć, co się po prostu dzieje, bo to jest sprawowana opieka. Aha, no, no tak, bo ci facet zależy na tym, żeby za każdą rozmowę wziąć jakiś cash. Nie, to jest akurat, jeżeli w ogóle ktoś chce wejść w taki program to ja po prostu się opiekaj za darmo, wszelkie konsultacje są za darmo i ja po prostu począłem się do tego, żeby go poprowadzić. Ale to muszą być poważni ludzie, którzy naprawdę chcą. Jeżeli powiedzmy sabotują własne wysiłki albo nie robią czegoś, bo ma metody na sprawdzenie, co jest bardzo proste, po prostu to ma działać i być skuteczne. Jeżeli, jeżeli zaczynają się jakieś schody, to znaczy, że ten ktoś po prostu pewne rzeczy nie robi tyle. Natomiast ja daję pełną wiedzę, Pełne, pełne materiały, pełne informacje na to, jak to zrobić. Dobrze. Ale o czym będziemy mówić? Więc słuchajcie, dzisiaj udostępnię znowu ekran. Już wam to wszystko pokażę. Na czym rzecz polega? Usunę tylko tutaj to okno, które jest niepotrzebne. I jak zwykle pokaz slajdów od początku, więc w ramach tej mojej rodzinnej strefy zdrowia. Gdzie są informacje zawarte, szczególne informacje dotyczące zdrowia, powiemy sobie po prostu, jak skutecznie i bezpiecznie poradzić sobie z nadwagą i otyłością. I to moje hasło z ludźmi, dla ludzi poprzez ludzi, to moja taka idea Fix: Łączyć ludzi, ale też gromadzić ludzi, którzy mają wspólne cele gdzie jedni od drugich mogą się uczyć, gdzie jedni drugi mogą przekazywać wiedzę, informacje, dzielić się doświadczeniami, bo inaczej się po prostu nie da. Jeżeli ktoś myśli inaczej, że albo myśli kategoriami mm, konkurencji, o tego nie dam, bo, bo, bo konkurencja mnie zje, ja muszę wykosić konkurencję, to jest głupcem zwyczajnym. W moim świecie akurat tego nie ma i, i nawet nie ma o czym mówić. Dlatego się dzielę z wie moją wiedzą przez wiele lat yy, za darmo, tak prawdę mówiąc, prowadziłem masę szkoleń, między innymi w zawierciu, w hotelu zawiercie, raz w miesiącu przynajmniej wyjeżdżałem. W piątek po południu spod Warszawy, około 13, dopiero w niedzielę, później wieczorem wracałem. Kolosalna praca, zazwyczaj prowadziłem wykłady, swoje wykłady od godziny 9.30 do 16.30 z godziną przerwą na obiad. No to była charówka. A później jeszcze masę konsultacji za darmo, pytań, pytanek i tak dalej, i tak dalej. Skończyło się to często po północy, znacznie grubo. Później następnego dnia znowu jakieś tam masę rozmów, i tak dalej, i tak dalej. Wracałem zawsze wyczerpany, ale uważam, że to ma sens, bo to jest po prostu potrzebne. Ale to już mniejsza z tym. Więc słuchajcie, mamy dzisiaj powszechne problemy zdrowotne. To jest tylko to, co pokazuje, to jest pewien schemat działania. Mamy problem, idziemy do lekarza. Lekarz ma naprawdę na nas niewiele czasu. Zgodnie z normami NFZ-tu ma 7 minut na pacjenta. Tu jest napisane 10-15, 7 minut. Więc wynajduje nam te cholesterole, ole, ole, ole naciśnienia, i inne historie. Przekierowanie do apteki, znacie to wszystko. Nie muszę wam tego tłumaczyć. No i Oczywiście leki na wszystko, na wszystko, na wszystko, bardzo skuteczne i tak dalej. No, z jednej strony są koncerny spożywczone, się wymieniają akcjami. Oczywiście to jest skrót myślowy. Na, nawzajem zarabianiu. Jedni nas sprawiają, żebyśmy nie byli za zdrowi, a drudzy nas podleczają, żeby jakoś tam się trzymać, żeby to wszystko funkcjonowało. Natomiast wiecie doskonale, ja niczego nie odkrywam, zresztą w moich audycjach cały czas o tym mówię, mówię, że prawdziwą przyczyną naszych problemów to jest przede wszystkim niezdrowa no nie żywność, znowu nie zmieniłem tego słowa. Jedzenie, niezdrowe jedzenie, a więc masa konserwantów, polepszaczy, spulchniaczy, barwników, nanomikroplastyk itd., tak itd., tak glin. I tego jest od, od metra i ciut w tym naszym jedzeniu. To się nie nadaje w ogóle do jedzenia. I to wszystko, te różnego rodzaju składniki po, po prostu ym, sprawiają, że jesteśmy zatoksycznieni, czyli zakwaszeni, bo wszelkie, wszelkie toksyny mają charakter kwasów. One po prostu powodują zakwaszenie. No zakwaszenie, czyli potężna ilość tzw. jonów wodorowych, dodatnich jonów wodorowych, która decyduje o właśnie o zakwaszeniu. Te kwasy niszczą nasz po prostu organizm. Zakwaszenie to jest taki oczywiście tylko hasło w zasadzie, taki skrót, natomiast to prawidłowo się nazywa wieloletnia, bezobjawowa, czyli latentna kwasica metaboliczna niskiego stopnia. Ona nic nie ma wspólnego z zakwaszeniem krwi, tylko po prostu z zakwaszeniem <laughs> przestrzeni międzykomórkowych i po prostu tkanek. I teraz ten problem, czyli zakwaszenie, jest absolutnie od lat niezauważany, lekceważony, zwłaszcza przez system medyczny. I to jest bardzo poważny problem, dlatego że zakwaszenie powoduje masę chorób. To jest ponad 60-70 chorób określanych dzisiaj jako zwane choroby cywilizacyjne, a więc macie tutaj, widzicie, listę całą potężną, oczywiście z, na czele z nowotworami u kobiet jajniki, e, r, e, znaczy u kobiet, e, nowotwory jajników, sutka pęcherzyka żółciowego, macicy u mężczyzn jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego. Jeżeli ktoś mówi, że ja mówię bzdury, no to niech sobie mówi, ja znam akurat za dobrze ten temat, e, czytam wiele prac naukowych, Przyjaźnie się akurat z wieloma lekarzami, o których bywałem na wykładach. Ostatnio robię przecież wywiady z panią Martą Woźniak, naukowcem, doktorem nauk medycznych, naukowcem pracującym w Uniwersytecie Medycznym na Śląsku Mienia Piastów Śląskich. Która tu mówi to samo, bo też czyta prace naukowe, jest po prostu świetna w tej dziedzinie. Mówi, że nowotwór działa w ten sposób, że zakwasza całe środowisko na zewnątrz tej swojej komórki. Taki jest, że tak powiem, mądry w, tej, w tym swoim całym rozwoju. I sprawa załatwiona, natomiast możemy skutecznie walczyć z nowotworami, czy też pozbyć się nowotworu, przeszkadzać im, ale nie w taki sposób, jak to nam po prostu proponują. I też słuchajcie, także otyłość jest chorobą spowodowaną zakwaszeniem organizmu. Jeszcze będę mówił, dlaczego. I teraz popatrzcie, tu macie taką, taką ilustrację: czy jeżeli tyjemy, to szkielet też nasz się powiększa, czy zostaje taki sam? Oczywiście, to jest retoryczne pytanie. Szkielet nie tyje. Jest ciągle taki sam, tylko zwiększa się masa, masa ciała i to nie są to nie jest mięśnie, to nie są mięśnie Mięśni ubywa w stosunku do ilości przyrostu tkanki tłuszczowej. I ten ludzki szkielet jest przystosowany do noszenia jednego człowieka. Jeżeli na przykład jakiś mężczyzna ma na przykład 1,80 m wzrostu,

24 godzin na dobę, 3600 sekund na dobę, 11 5-litrowych baniek z wodą. I 11 tak obie... wyobraźcie to sobie. Albo nie, nie wyobrażajcie. Zapomnijcie o tym, że mówiłem o 11 bańkach, które na nas po prostu tu zwisają, na plecach, przed nami, wszędzie, 11 bań. Nieważne. Szkielet ludzki jest przystosowany do naszego tylko jednego człowieka. Jeżeli ta masa Rośnie, zwłaszcza masa tłuszczowa, to przecież jak, czy te stawy nasze wytrzymają, czy wytrzymuje układ krążenia, który ma zasilać znacznie więcej ciała w krew, a więc składniki odżywcze, w tlen i tak dalej, i tak dalej, w wodę, to jak to my sobie to wyobrażamy. I ta otyłość powoduje po prostu dziesiątki innych chorób. A co zakwasza organizm? Przebiałczenie. Za dużo białka, zwłaszcza mięsa, zwłaszcza wieprzowego, bo ono bardzo łatwo po prostu kumuluje toksyny. A czy dzisiaj świnki, trzoda, która jest skierowana do uboju, czyli trzoda rzeźna jest karmiona? Żebyście wiedzieli, czym jest karmiona, to byście się nabiały. Słuchajcie, tu jest napisane sery, ale sery nie są serami. Żeby wyprodukować jeden kilogram żółtego sera, nie mówię o twarogu, tylko żółtego sera, Trzeba około 17-20 litrów mleka. To teraz, jeżeli nawet przeliczymy, w cenach detalicznych porównamy, żeby było łatwo, 20 litrów razy nawet 4 zł za litr, bo zwykle mleko to jest 4,50 parę, 4,70 parę złotych za litr. Więc żeby łatwiej było liczyć 20 razy, 20 litrów razy 5 zł to jest 100. Załóżmy, że 80 zł. Te, te 20 litrów mleka kosztuje. 80 zł. A ile kosztuje kilogram żółtego sera w sklepie? Też w cenach detalicznych. Za ile kupujemy? W tych cenach za 120, bo, bo 80 zł, gdybyśmy kupili, to byłoby to tylko no, koszt jakby produkcji, nieważne. Nie, a, więc zoba, a więc co w tym serze jest? Ja rozmawiałam z ludźmi, którzy, którzy pracują i w zakładach mięsnych, i w, w, w mleczarniach, potężnych mleczarniach w Polsce, to oni mówią: że No, ja sera nie jem, ja mięsa na przykład nie jem, bo nie widzą. Co idzie po prostu do, później do sklepu? Dalej. Słodycze, słodkie napoje, produkty z białej mąki, wysoka konsumpcja tłuszczów, zwłaszcza rafinowanych, leki przeciw, przeciwgorączkowe. Polacy są e, narodem lekomanów. Kawa i herbata. Co znaczy co? Nie mają pić kawy, herbaty? Nie, to nie o to chodzi. Ale nie można pić kurcze pięciu, sześciu, ośmiu kaw dziennie. Nie można pić litrami po prostu zwyczajnej herbaty. Jak już pijemy kawkę, to później trzeba wypić 9 razy więcej wody, to taką objętość. Dalej, stresy, przygnębienia, wszelkie negatywne uczucia. Wszelcy, wszelcy tak zwani, przepraszam was, wszelcy tak zwani zjadający towarzysze. Wszelkie negatywne uczucia. Stres, no na temat stresu, słuchajcie, gdzieś tutaj mam... Jedną z moich takich publikacji, niewielka, akurat stres i zakwaszenie, wyczerpanie nadnerczy, jak przeciwdziałać hypoadrenii, bo hypoadrenia, czyli wyczerpanie, pory nadnerczy, czyli nerki zaczynają się schody. Nerki ojciec, matka wszelkich chorób, jak mówi medycyna chińska. Dalej, napoje gazowane. no Załóżmy, daje człowiekowi, znaczy podpowiadam mu, że powinien brać specjalne minerały. Pomaga mu to załatwić, gdzie, żeby miał 30% taniej jeszcze i tak dalej. I on popija wodą gazowaną, bo tylko taka mu smakuje. A mnie to guzik obchodzi, że mu smakuje to czy tamto. Jeżeli on chce wrócić do zdrowia, to ma się zastosować. To niech zmieni smak. I teraz tak, popatrzcie, napoje gazowane. A czym te napoje gazowane są gazowane? Woda czym jest gazowana? Dwutlenkiem węgla. Woda ma to do siebie, że jest świetnym rozpuszczalnikiem wszelkiej substancji, również gazów. Jeżeli. Jest, jeżeli jest dwutlenek węgla, CO2, wchodzi do wody, rozpuszcza się w tej wody i tworzy się słaby, ale za to kwas węglowy, H2CO3, jak ja dobrze pamiętam, o ile się nie mylę. Więc popijamy coś, co ma z nas wracać do, przywracać nam zdrowie kwasem. No to i my, ja to wyraźnie mówię, ale bardzo często ludzie mówią: Ale proszę pana, ja nie lubię czystej wody, ona jest taka niedobra. No, dzisiaj akurat rozmawiałem z, z jednym z moich znajomych na temat pewnego przypadku: młodych chłopak, który ma nowotwór. No, i jest oczywiście specjalna kuracja wspomagająca, musi brać bardzo duże dawki. No, ale on mówi: Nie, nie, ja, ja tylko te przede wszystkim biorę, bo tamte to coś, to mi tak nie, to niedobrze, bo tak mi w gardle drapie i tak dalej, podczas połykania. Na jakim świecie my żyjemy? No, ale mniejsza z tym. Teraz napoje typu kola, wino, dalej mało snu, czyli odwodnienie, nie pijemy w ogóle wody, a to jest podstawa naszego zdrowia. Fizyczne przemęczenie, czyli zbyt dużo obciążenia fizyczne, na przykład na treningach, i z drugiej strony, z jednej strony za dużo takiego wysiłku ciężkiego, a z drugiej strony też brak ruchu, bo wielu raz się w ogóle po prostu nie porusza. I teraz, y, oczywiście organizm się broni, broni próbuje neutralizować kwasy w organizmie w takich dwóch podstawowych procesach. Po pierwsze zatrzymuje wodę w organizmie po to, żeby te kwasy rozcieńczyć, czyli zmniejszyć stężenia tych toksyn kwasów, a później oczywiście usunąć w procesie transportu wodnego. Druga ścieżka to jest wypłukiwanie, czyli inaczej zużywanie między innymi zasadowych składników mineralnych, Wapnie, magnezu, sodu, potasu, innych składników z naszych kości, zębów, włosów, paznokci, mazi stawowych, tak itd. I tu widzicie skutki. Tych skutków jest cała masa. Organizm zaczyna nie domagać. Organizm może się przez wiele lat bronić przed tym zakwaszeniem, ale później już nie daje rady. Wyczerpuje wszelkie, wszelkie po prostu możliwości, wszelkie zapasy. Wielu. Ludzi systemu, że tak powiem, mówi, ale to nieprawda, szkielet jest zbyt cenny, żeby go tracić, no ale będzie tracił, no niestety będzie go tracił i koniec, kropka. Jeżeli yy, 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 po prostu dach, pęka nam dachówka, trzeba ją wymienić, nie wymieniamy, to zaczyna po prostu woda zaciekać najpierw, yy, najpierw po prostu na strych widzimy mokry sufit i cała sprawa leci dalej. No. Wam, komu jak komu, ale wam tego nie muszę tłumaczyć. Jesteście inteligentnymi, rozumnymi, myślącymi ludźmi. Dalej. Toksyny wywołują w organizmie permanentne stany zapalne. Permanentne stany zapalne to jest najprostsza droga do nowotworu. Moja znajoma, doktor nauk medycznych, adiunkt, w, w, którego znacie, pani Marta Wośniak, Adiunkt w tym w zakładzie do, e, patologii doświadczalnej, zwyczajnej doświadczalnej, mniejsza z tym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, mój wyraźnie do 30 roku życia jeszcze sobie świetnie sobie radzimy. Natomiast między 30 a 50 już są niedomagania, bo jesteśmy niedożywieni. E, przestajemy w ogóle dbać o siebie, bo nawet nie mamy o tym zielonego pojęcia. E, tych stanów zapalnych się pojawia coraz więcej, nie likwidujemy ich. I one pomału zaczynają się przeradzać w nowotwory. Ale te toksyny są, to jest taka jakby trzecia ścieżka obrony, dwie już wymieniłem, to jest zatrzymywanie wody, żeby rozcieńczać kwas i drugie zużywanie składników mineralnych z tych wszystkich źródeł, z, którego można, z których można czerpać te składniki. Ale trzecia ścieżka to jest takie coś, że toksyny można zmagazynować w tak zwanym tłuszczu wewnętrznym inaczej wisceralnym, albo inaczej trzewnym, który właśnie powstaje, by chronić organizm przed ich bezpośrednim wpływem. No to fajnie, jak ja mam ten tłuszczyk dużo na brzuchu. Nie, nie fajnie, bo to oznacza, że masz masę toksyn i powstają ci stany zapalne i ta tkanka trzewna zaczyna pracować jak po prostu wyczoł, wróć gruczoł wydzielania do krewnego tam powstają różnego rodzaju hormony, różne związki chemiczne, które nas będą pomału zabijać. I tu wielokrotnie wam pokazywałem, tak wygląda zdrowe serce, tak jest otłuszczone już to serducho. Nawet jest taka, tylko się nie mogę jeszcze dorwać do takiej pracy, ale to znajdę. To być może zrobię specjalną audycję na ten temat. Bo dowiedziałam się o pewnej lekarce, która mówi, że, która nie wie dokładnie o co chodzi, ale mówi, że jak jest chyba warstwa 8 mm tego tłuszczu na sercu, czy coś takiego, to na 100% będzie zawał. Ale ona nie kojarzy to z zakwaszeniem organizmu, o zakwaszeniu w ogóle na akademiach medycznych nikt ich, tych lekarzy nie, nie uczy. Tutaj serce po pierwszym, ostatnim zawale śmiertelnym, mówiłem w którejś audycji, że to, to chyba było serce 32-latka mężczyzny, no i tak to wygląda, ten tłuszczyk wewnętrzny, który nas oplata, który utrudnia oddychanie, który hamuje y, po prostu przepływy krwi, limfy dalej. I ten tłuszcz wewnętrzny występuje często także u osób szczupłych, wywołując szereg chorób. Tego tłuszczu nie widać, on jest wewnętrzny, a więc nie zwisa nam. To nie są te boczki, balerony, oponki itd. itd. On jest schowany wewnątrz, ale rośnie. I nie jest możliwe pozbycie się nadmiaru tkanki tłuszczowej, a zwłaszcza tej trzewnej, czyli wizceralnej, bez wyrównania odczynu pH organizmu. Dlaczego? Dlatego, że wyrównanie odczynu pH wskazuje na tym, że pozbędziemy się masy toksyn. To Ten tłuszcz wewnętrzny to jest słuchajcie, jak rodzaj wysypiska śmieci. Czyli gdzieś tam wyrzucamy te wszystkie odpadki, one gniją. No ale no dobra, ale no to. to no dobra, to chcę spalić ten tłuszcz, ale go nie spalisz człowieku, zanim, go nie, zanim tego tłuszczu nie opróżnisz z tych śmieci. Najpierw trzeba usunąć nadmiar tych śmieci, a później można zacząć myśleć o spaleniu tłuszcz, tego tłuszczyku. Nie da się kompletnie inaczej. I tutaj zakwaszenie jest, słuchajcie, także przyczyną nieprawidłowej kompozycji tkankowej ciała, wszelkich odchyleń wagi od normy i otyłości tak zwanej wewnętrznej. I my akurat w tym całym procesie, jeżeli ktoś się chce odchudzać, Mamy taki kompleksowy program zdrowia, ale to trzeba akurat poprowadzić tego człowieka, on sam tego nie zrobi, bo nie będzie umiał. A więc musi mieć kogoś doświadczonego w tym programie, który kto go poprowadzi. Kwestia dawkowania, kwestia jakichś problemów, które występują, kwestia jedzenia, dostarczania odpowiednich jadłospisów, bo trzeba troszeczkę zmienić jedzonko i tak dalej, i tak dalej. Nawet na bieżąco, tak jak mówiłem, dwa, trzy razy. W tygodniu telefon, dobrze, co się dzieje i teraz tłumaczymy, dlaczego, co, jak, dobra, tu zwiększ dawkę, tam zmniejsz dawkę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, słuchajcie, o, coś tu się pojawiło na czerwono, bardzo dobrze zresztą, bo robimy, słuchajcie, też takie, takie podstawowe badanie na analizatorze składu ciała, który pokazuje nam oczywiście masę ciała i ludzie tu zwracają uwagę, Boże, jaka waga, waga nie jest najważniejsza. Ważniejszy jest BMI, czyli Body Mass Index, wskaźnik masy ciała, tak zwany tłuszcz całkowity, poziom mięśni, dobowe zapotrzebowanie na kolory, ewentualnie tłuszcz, przede wszystkim wewnętrzny. No i oddzielnie, przy pomocy pasków e, takich lakmusowych, badamy, znaczy, zainteresowany bada sobie codziennie pH porannego moczu. I teraz zacznijmy od, od końca. Więc pH poralnego moczu u tego przykładowego pana Kowalskiego było 5-4. A tymczasem powinien mieć 7,7,4. Czyli jeżeli mamy 5,4 i powinniśmy mieć 7,4, to to 5,4 jest 100 razy silniejszym, nie 10, tylko 100 razy silniejszym kwasem od 7,4. Przypominam, wielokrotnie o tym mówiłem, skala pH jest skala logarytmiczna, czyli jest 5, 6, 7. Piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka 10 razy silniejszym kwasem od siódemki, więc jest 10 razy 10, czyli piątka, to jest 10 razy 10, jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki, sprawa załatwiona. Dalej, masa, jeszcze raz powtarzam, jest nie, nie jest najważniejsza, zaraz o tym będę mówił jeszcze, natomiast BMI, Body Mass Index, Popatrzcie, od mniej więcej 18,5 do, do 25 to jest norma, że tak powiem. Później jest do 30, do 30, to już jest nadwaga. Później jest otyłość pierwszego, drugiego i później trzeciego stopnia, czyli tak zwana otyłość olbrzymia lub otyłość chorobliwa. To już jest absolutna choroba. Tak prawdę mówiąc, i taka maszyna, taki analizator składu ciała, każdy z Was może taki analizator kupić bez żadnego problemu za kilkaset złotych w internecie. Ja nieraz podsuwam ludziom linki, gdzie mogą taniej nawet kupić po prostu, bo no, różne są 400, 500, czasami 600 zł, ale trzeba znaleźć ten sam typ, jak najtaniej sprawozał I teraz jest oczywiście tłuszcz, tak zwany całkowity, i one, on współgra z mięśniami. Czasami zdarza mi się, stawiałem na taki analizator kawałek, chłop, kawałek chłopa i wychodziło u niego zbyt mało mięśni, bo teraz popatrzcie u kobiet. Zawartość procentowa mięśni powinna wynosić co najmniej 28%, u mężczyzn co najmniej 36%. Tu tego para jest 31,2, no i staje takimi człowiek na ten analizator, kawał chłopa i on mówi co, ale co, to jestem taki słaby? Nie. Ja mówię słuchaj, ty masz po prostu za równowagę między mięśniami a tłuszczem. Jest zbyt dużo tłuszczu w stosunku do mięśni. I to jest zachwianie, w tym momencie jak za mało mięśni, tak zwanych szkieletowych, to nie chodzi o to karczycho, nie chodzi o tutaj o, o, ten, o ten biceps, nie chodzi powiedzmy o tutaj, powiedzmy o, o, o te wszystkie historie, nie chodzi o potężne uda, o objętości 80-90 cm czy więcej, to nie o to chodzi, to są mięśnie szkieletowe. To one trzymają cały szkielet, one wykonują najcięższą pracę, i one są po prostu wskaźnikiem zdrowia człowieka. Im więcej tych mięśni, a mniej tłuszczu tak zwanego całkowitego, tym lepiej. No i oczywiście tłuszcz wewnętrzny. Norma fizjologiczna to jest 2,4. To jest taki wskaźnik, natomiast u tego człowieka było 14. No więc potężna, potężne zagrożenie to już jest nadciśnienie, to jest stany różnego rodzaju, rodzaju zapalne. Ty może, ty może grozić nawet zawałem, i tak dalej, i tak dalej. I teraz zobaczcie. Mówiliśmy o tym, że zakwaszenie jest przyczyną nieprawidłowej kompozycji tkankowej ciała. Kompozycja tkankowa ciała to jest tłuszcz całkowity i mięśnie. Za mało mięśni w stosunku do tłuszczu całkowitego. I teraz zobaczcie. Co to znaczy prawidłowa, nieprawidłowa kompozycja tkankowa? Jest tutaj człowiek, obydwaj będą ważyli. O, mają 1,80 m, masa 100 kg i sprawa załatwiona. Tacy sami pozornie ludzie tu jest właściwy skład ciała, po lewej tu nieprawidłowy tu jest taki trójkąt, a tu jest taki trójkąt. A więc, wiecie, nie muszę niczego tłumaczyć, dalej, popatrzcie, tu jest po lewej właściwy skład ciała pięknie dziewczyna wyglądająca, jest szczupła, natomiast ta dziewczyna jest po prostu chuda. Ona kompletnie nie ma mięśni. To jest szkieletor, tak prawdę mówiąc. Nie ma, co ona to w ogóle pokazuje? To jest akurat miejsce Słowacji, jak dobrze pamiętam swego czasu, a tu jest jakaś modelka. Jest przerażająca. Jest po prostu przerażająca. Ona jest wybitnie niedożywiona. Zaczną się włosy sypać, zęby sypać, wzrok i tak dalej. To jest chory człowiek już na starcie. Dalej. Pokazuję wam bardzo znaną postać pana Mariusza Mroza, trener personalny. Dziękuję panu Mariuszowi za to, że mogłem skorzystać z jego fotek. Co prawda nie, nie rozmawiałem z nim, ale ja tutaj wyraźnie mówię, pokazuję. Znajdźcie go strony na YouTubie, znajdźcie go w internecie Mariusz Mróz, Naprawdę świetny chłopak. Przepraszam, Pani Mariuszu, że mówię chłopak, ale ja też jestem chłopak, tylko trochę starszy od pana. A więc zobaczcie: też 82 kg. Zaczął pewne rzeczy stosować. Waga spadła 10 kg. To był 8, y, czyli sierpień 2015, później grudzień 2015, kilka miesięcy upłynęło, waga spadła, a później znowu wzrosła 82 kg. Teraz porównajcie lewą stronę, lewą fotkę, prawą fotkę. Ta sama masa ciała. Inni ludzie zgadza się, a więc popatrzcie, że to jest zupełnie co innego. Zupełnie zmieniła się u pana Mariusza Mroza kompozycja tkankowa ciała. Ma znacznie więcej mięśni, jest pięknie umięśniony. No sylwetka fantastyczna w porównaniu z tą pierwszą sylwetką, gdzie był normalnym chłopakiem, wydawałoby się. Ale jaka jest szalona różnica. I to jest człowiek, który się pod wieloma względami zna na rzeczy i tyle. I tutaj w takim razie, jak, jak można zająć się tym całym odchudzaniem? No ten wstęp był potrzebny, żeby wyjaśnić bardzo ważne... Istotne sprawy. Mamy kompleksowy program zdrowia opracowany przez lekarzy. To jest absolutnie unikalne wspomaganie organizmu, które bazuje na odkwaszaniu, na oczyszczaniu organizmu, na odżywianiu. Bez detoksu nic nie będzie. I na dożywieniu komórki. Ja wielokrotnie powtarzam, że każda nasza komórka ja nieraz mówiłem, że mamy w tym organizmie około 70 do 100 bilionów, ale pojawili się naukowcy, którzy wyliczyli że organizm, przecięty organizm ludzki ma około mniej więcej 32 do 37 bilionów komórek. Jak kiedyś będziecie czytać tryliony, to jest liczebnik amerykański. Wiadomo, że to już było gdzieś z Ameryki. w Ameryki. W, w Europie stosujemy biliony, w Ameryce to, co u nas jest bilionem, w Ameryce jest trylionem. Żebyście po prostu wiedzieli, co jest grane. I ten kompleksowy program zdrowia. Przede wszystkim jest przewędrował do Polski jako program dla osób z nadwagą i otyłością, ale myśmy w krótkim czasie, dosłownie wystarczyło pół roku, około roku czasu, żebyśmy zobaczyli, że on świetnie nadaje się dla osób również wychudzonych. No jak to? Ma się odchudzać, a dla osób wychudzonych tak, bo tu chodzi o regulację, kochani, metabolizmu. I trzeba tutaj wiedzieć, jak ten program zastosować, żeby jedni mogli obniżyć masę ciała i pięknie wyglądać i być zdrowymi ludźmi, a drudzy, żeby nabrać masy ciała, czyli zbudować swoje mięśnie. Dlatego mówię, że jeżeli, jeżeli masz, po prostu masz naprawić samochód, to idź do dobrego mechanika, a nie próbuj sam, chyba że jesteś tym świetnym mechanikiem. Jeżeli chcesz mieć piękną ondulację, pięknie się ściąć, to nie, nie zasuwaj nożyczkami po swojej własnej główce, gladzce, tylko idź do dobrego po prostu fryzjera. Wszyst, wszystkie sensowne działania opierają się na tym, że powinniśmy to robić z kimś. Tak prawdę mówiąc, jeżeli się na tym nie znamy, czyli wracam do mojej audycji, implementacja suplementacji, jeżeli chcesz osiągnąć swój cel, ale nie wiesz jak, nie jesteś w, tej, w tym zakresie specjalistą, to udaj się po prostu do specjalisty, wszystko, do człowieka, który się zna, który ci podpowie, który to, bo ciebie poprowadzi, pokieruje, dalej. Ten program jest dla osób z różnymi problemami zdrowotnymi, dla dzieci, dla młodzieży, dla ludzi pragnących wzmocnić odporność, dla par starających się o dziecko, dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, dla osób narażonych na, stany, e, e, na stres i stany depresyjne, dla osób poprawiających sport. Więc bardzo szerokie zastosowanie. Bardzo, e, zresztą mamy masę przykładów, jak to w ogóle świetnie działa. Pamiętajmy o naszych dzieciakach. 40-oro, 45 dzieci na 100 w Polsce ma już nadwagę i otyłość. Z tym się wiąże obniżona odporność u dzieci. Trzeba byłoby poprawić tą odporność, i chodzi o to, żeby się cieszyć zdrowiem naszych dzieci, naszych własnych dzieci, wnuków i tak dalej, bez chemii, bez zastrzyków, bez stania w kolejce do lekarza, bez strachu i tak dalej. To jest bardzo proste i bardzo skuteczne, i dlatego mamy kompleksowy program zdrowia. Który często mówię na szkoleniach, to jest jak pięć palców, i teraz, jeżeli załóżmy, ten długopis miałby mi symbolizować zdrowie, to jeżeli trzymam ten długopis mocno moją tą dłonią, pięścią, wszystkie pięć palców to są sprawne palce, to trzymam zdrowie w garści, sprawa załatwiona. A więc punkt pierwszy: trzeba zrobić detoks, czyli ustabilizować równowagę kwasową zasadową, czyli systematycznie odkwaszać organizm. Dalej oczyścić i zregenerować naczynie krwionośne. To naczyniami krwionośnymi płynie krew, która dostarcza nam składniki pokarmowe i tlen między innymi. Jeżeli y, problemy są z układem krwionośnym, a więc są przewężenia, bo wdaje się miażdżyca, to, to w takim razie z tego światła, o tutaj może będzie widoczne bardziej, może druga ręka, o, to jest światło naczynia i to światło naczynia zaczyna się zmniejszać, powiedzmy w taki sposób, zaraz to chcę, żeby. No to w takim razie, ile tej krwi, jaki jest strumień dopływu krwi? Jeżeli we krwi jest mało tlenu, we krwi tętniczej, czyli mamy. Dochodzi do hipoksemii, czyli za mało jest tlenu we krwi tętniczej, a później tego tlenu nie ma również w tkankach, czyli dochodzi do hipoksji. A hipoksja plus zakwaszenie, o czym mówił profesor Warburg jeszcze w 1931 roku noblista, prowadzi do powstania nowotworu. Dalej systematyczne nawadnianie organizmu. Wszystkie procesy metaboliczne opierają się o istnienie wody w organizmie. Oprócz tego woda rozcieńcza kwasy wypłukuje, rozpuszcza, myje w nasze wnętrze, woda jest niezbędna w każdej kuracji, czy to będzie kompleksowy program zdrowia, czy to będzie, słuchajcie, czy to będą masaże, czy to będzie akupresura, akupunktura, cokolwiek, metoda e, pani doktor Huilo-Zioldy-Clark i tak dalej, i tak dalej. Nieważne czy zastosowana magnetoterapia, magnetostymulacja, i tak dalej, i dalej. Woda jest absolutnie niezbędna. Dalej, kochani, wzmacnianie odporności, stabilizacja poziomu cukru, insuliny, regulacja pracy trzustki. Bez regulacji pracy trzustki, bez jej odkwaszenia, nie będzie prawidłowego trawienia. Jeżeli będzie prawidłowego trawienia, to nie będzie prawidłowego odżywiania organizmu. Pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Nie rozszerzam teraz tego tematu. I po piąte, rewitalizacja mikrobioty jelitowej i dożywienie komórek. I tak króciutko przedstawię te, te po prostu punkty. A więc detoks i stabilizacja równowagi kwasowo-zasadowej na rzecz czynnika alkalicznego, czyli systematyczne odkwaszanie. Trzeba organizm, organizmowi dostarczyć substancje, bardzo łatwo przyswajalne, które nie tylko odkwaszają tzw. interstycją, czyli przestrzenie międzykomórkowe, ale także wchodzą do wnętrza komórki, czyli substancje, w których w skład wchodzi. Sód, potas, wapń, magle, skrom, molibden, miedź. To są między innymi tzw. cytryniany. I mierzymy po prostu to pH poranego moczu codziennie rano, siusiamy na paseczek, i patrzymy, jakie powinno być, jeżeli powiedzmy te paski są żółte, na przykład 5,2, to znaczy że jesteśmy bardzo zakwaszeni. 5,2 a 7,2 to jest różnica 100. 100 razy silniejsza, większa ilość jonów wodor wodorowych, niszczących nasz organizm, niż powinno być. To jest, to jest na, na, tej, na tej zasadzie. Siusiamy na papierki, sprawdzamy kolorek i wiemy, co jest, co jest grane. I przyjmujemy odpowiednie, e, odpowiednie minerały. Dalej, trzeba oczyścić, zregenerować naczynia krwionośne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy w organizmie niedobry witaminy C i E, minerałów, krzemu, SI, silicjum, kwasów tłuszczowych omega-3, to to powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych, pękanie ich. I wówczas organizm zaczyna wytwarzać większe ilości cholesterolu LDL, czyli lipo, lipoproteina niskiej gęstości LDL Low Density Lipoprotein, jak dobrze pamiętam z angielskiego. I ten cholesterol usiłuje pozatykać, pozłatać dziury, przepraszam za kolokwializmy, w naczyniach krwionośnych, które są, zaczynają po prostu kruszyć się, pękać i sprawa załatwiona. Jak wąż ogrodowy. Takie są zwykłe węże ogrodowe plastikowe i są węże z taką zbrojono, zbrojoną, taką plecionką. To pytanie, który z nich dłużej wytrzyma. I wtedy, kiedy również komórki nowotworowe, tak zwane macierzyste, zaczynają atakować naczynka, żeby przeciąć to naczynko, strawić je, nadstrawić i wpłynąć do środka to jeżeli to naczynie krwionośne jest bardzo mocne, uzbrojone i ma dużo zawartość kolagenu, to nie tak łatwo jest je nadtrawić, przeciąć tymi nożycami biologicznymi, wpłynąć, bo to jest przepływ, no i tam osiedlanie się tych komórek macierzystych nowotworu. Na, na, na Więc to jest bardzo ważne. Dalej, potrzebne jest systematyczne nawadnianie organizmu, bo kiedy wchodzimy w jakąkolwiek naturalną kurację, czy to będzie masaż, czy to będzie powtórz, akupresura, akupunktura, jaka, cokolwiek byśmy nie, nie brali, magnetoterapia, magnetostymulacja i tak dalej, to podczas takiej każdej kuracji wzmaga się metabolizm, następuje przyspieszenie usuwania toksyn, bo to każda tego typu kuracja ma charakter kuracji albo mocniej, albo, albo lekko czy oczyszczającej. I także przy redukcji masy ciała. I wówczas uwalnia się masa toksycznych substancji. I co się z nimi dzieje? One trafiają do krwiobiegu. Oczywiście żyłami trafia żyłą główną, trafia, trafia ta krew brudna do wątroby, ale wątroba mówi: stara, ale ja nie jestem w stanie tego wszystkiego oczyścić. Zatrzymaj się chociaż na chwileczkę. No ale krew nie może się zatrzymać, więc tak zwaną żyłą wrotną z wątroby wraca do krwiobiegu. Między nimi do naczyń mózgowych, zaczynamy się gorzej czuć. Dlaczego? Bo jesteśmy wtórnie zatruci tymi toksynami, które gdzieś tam się z komórek, z tkanek uwolniły. Taki brud, podłogę możemy zamiatać codziennie, no jest czysto. Ale jak maźniemy mopem, mokrą, szmatą, jejku, jasna plama się zrobiła. No właśnie. Bo ja mówię o takim namakaniu toksyn, jakby. Rozumiecie o co chodzi? Nie muszę wam tłumaczyć. Nie ci się jakiś na naukowy język, bo to nie ma najmniejszego po prostu sensu. I w tym momencie jesteśmy wtórnie zatruci. Spada nam poziom nieco mocy układu odpornościowego. W tym momencie możemy nawet powiedzmy no poddać się jakiejś infekcji, załapać jakąś infekcję. I tu, żeby tego uniknąć, to trzeba specjalne mieszanki pić, no, specjalne nazwijmy to herbatki, specjalnie przygotowane, gdzie jest masa. Bardzo fajnych ziół, bardzo smaczna taka, i taka, taka mieszanka raz, że jest antylipidowa, czyli yy, antytłuszczowa, ale wspomaga oczyszczanie, otruwanie organizmu, wzmacnia układ odpornościowy, czyli niweluje ten spadek układu poprzez to wtórne zatrucie, poprawia funkcjonowanie wątroby i nerek, czyli dwóch narządów czyszczących i yy, organizm i po prostu no, utylizujących toksyny. Pobudza spalanie tłuszczu, obniża łapnienie. I teraz codziennie należy wypijać takie mieszanki około powiedzmy litra, półtora litra, ale dodatkowo półtora do dwóch i pół litrów czystej, nisko mineralizowanej wody. Powtarzam, nisko. Skąd ją wziąć? No, po prostu dobrą wodę kupić. Najtańszą czasami, która jest najlepsza. Bo to, że jest dużo minerałów, a jakie minerały? To jest skała rozpuszczona. Ta woda, która jest silnie zmineralizowana nie będzie nam dobrze czyścić, rozpuszczać i rozcieńczać po prostu kwasów. Minerały nam są potrzebne, ale jedynie z roślin, albo ewentualnie suplementów diety. Bardzo wysokiej jakości. Bo naturalną drogą, taką, takim szlakiem troficznym to jest gleba, roślina i później zwierzę lub człowiek. Dlaczego my nie pijemy wody morskiej? Przecież tam jest masa minerałów, a nikt nam tego nie poleca. Oprócz tego rozbitkowie, jeżeli pili wodę morską, to się po prostu zwyczajnie przekręcili, czyli odeszli do, le, do, do lepszego świata. Czysta woda to jest pod, podstawowa rzecz. Dalej, punkt czwarty, wzmacnianie odporności, stabilizowanie poziomu cukru i insuliny, regeneracja trzustki, bo tu trzeba e, chcąc się odchudzić i w ogóle chcąc wrócić do zdrowia, trzeba wyrównać stan cukru, ustabilizować poziom insuliny, poprawić pracę trzustki, zwiększyć odporność organizmu, polepszyć stan mięśni, mówiłem już o tym Zmniejszyć poczucie głodu przy, przy ewentualnie odkrócaniu, poprawić przyspieszyć metabolizm i przyspieszyć spalanie tłuszczu, między innymi poprzez polepszenie stanu mięśni, wzrost procentowej ilości tych, tych, tych mięśni w stosunku do tłuszczu. To się wszystko da zrobić w bardzo prosty sposób. I pią, pią, piąty punkt: rewitalizacja mikrobioty jelitowej. Bo jelito to jest podstawa zdrowia, to jest 80% mocy naszego układu odpornościowego. Bo typowe objawy chorego jelita, typowy. To jest wilczy głód, to jest taki niepokój wewnętrzny, to jest takie nie wiadomo na co czekasz, boi się czegoś i tak dalej. To jest biały nalot na języku. To warto się czasem przyjrzeć, naszym rozmówcom niejednokrotnie, nie przyglądać się. Otwórz jabłkę i pokaż mi swój jezor. Absolutnie. Ja mógłbym po prostu też tutaj coś pokazać. I tak dalej. Codziennie biorę specjalne, specjalny symbiotyk. To jest sposób wypróżniania się. Aha, problemy hormonalne, np. tarczyca, celulit, nowotwory jelita grubego, osłabienie wzroku, alergia, chęć na słodycze, zatrzymywanie wody w organizmie, nadwaga lub niedowaga, depresja i tak dalej. I to jest sposób naszego, słuchajcie, wypróżniania się. E, także. E, więc to są po prostu podstawowe, po prostu nasze problemy. I teraz, słuchajcie, więc... Chcąc się odchudzać, to nie stosujemy żadnej diety, tylko my mamy oczyścić organizm. Trzeba zrozumieć, że tłuszcz powstaje wewnętrzny, zwłaszcza, aby chronić organizm przed toksynami. Natomiast nadmiar toksyn wzmaga nadwagę. I teraz popatrzcie: mamy o tę osobę, o tę osoba ma masę toksyn w sobie. Ona chodzi na siłownię, stosuje godówki, dobrze. Spaliła ten tłuszczyk i tak dalej, i tak dalej, ale komórki są niedożywione, toksyny zostały, przestajemy w końcu stosować głodówki, przestajemy tak bardzo chodzić na to siłownię. Toksyny zostały, co robimy i co organizm robi, zaczyna znowu chłonąć wodę, zaczyna znowu rozwijać e, tkankę tłuszczową, po co, żeby dokonać relokacji tych toksyn, Z zmniejszyć zagęszczenie tych toksyn. Chcemy coraz bardziej jeść, bo organizm jest niedożywiony. I mamy efekt jojo. Zrzuciliśmy 20-30 kg, wróciło 20-30, jeszcze na górę piątka przeszła. Natomiast w tym przypadku, drugim mamy, kochani, tutaj, e, przepraszam, mamy detoks, oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn, i mamy dożywić komórki. Tutaj znikają dwa, dwie podstawowe przyczyny efektu jojo. Bo raz, że nie trzeba znowu zwiększać ilości tłuszczu, żeby dokonać relokacji tych toksyn, oprócz tego nie chcemy jeść, bo nasze komórki są dożywione. Codziennie pamiętajmy, nasz organizm, na każda nasza komórka potrzebuje 70 do 90 składników odżywczych plus woda plus tlen. I dlatego mamy odżywianie wewnętrzne, komórkowe. Dlaczego? Bo jakość produktów do jedzenia w XXI wieku jest po prostu bardzo niska. Co my jemy? Fast food, szybkie jedzenie, szybkie żarcie. Junk food, śmieciowe żarcie. Dead food, śmiertelne żarcie. Należy nakarmić każdą komórkę ciała. O, tutaj komóreczka. To jest, słuchajcie, jak Nowy Jork dosłownie wygląda w takim powiększeniu taka po prostu komórka. Tyle tych arterii, tyle tych szulaków zaopatrzenia, tyle, tyle tych fabryk różnych, że to się w głowie nie mieści. I to trzeba zrozumieć, że ciało składa się z ogromnej liczby komórek, które potrzebują optymalnego odżywienia. I nie wystarczy dodanie kilku witamin, a weź tam witaminę taką, jaką i tak dalej. Trochę zdrowej, tak zwanej żywności, naturalnych soków. My musimy zapewnić optymalne trawienie, optymalne wchłanianie i transport do komórek, i oczywiście o transportowanie składników przemiany materii. Dlatego powtarzam: nasze organizmy potrzebują każdego dnia około 70-90 składników odżywczych. To są niezbędne witaminy, minerały, białka, bioflawonoidy, tłuszcze w odpowiednio zbilansowanych proporcjach. I tutaj mamy niezdrową komórkę i zdrową komórkę Jest w ciągu minuty. Umiera w nas 100 milionów po prostu komórek. Dlatego jest ta koncepcja odżywiania komórkowego, że wszystkie komórki ludzkiego organizmu mają być po prostu w pełni odżywione. Umożliwia im to wzrost, regenerację i maksymalnie efektywne funkcjonowanie. I to rodzi od razu odpowiednie efekty, czyli mamy lepsze samopoczucie, atrakcyjniejszy wygląd, większą odporność organizmu, mamy ułatwioną kontrolę masy ciała. Dożywienie komórek, a nie napchanie się. Co z tego, że ja zjem potężną kopę e, po prostu na talerzu? Potężna kopa to potężna kupa i więcej nic. I tutaj mamy zobaczcie też masę korzyści wynikające z tego odżywiania komórkowego. Po prostu komórki stają się zdrowsze, silniejsze. Następuje stopniowa odnowa biologiczna organizmu. Ciało staje się silniejsze, zdrowsze, sprawniejsze, odporniejsze na choroby. Procesy starzenia, czyli aging przebiegają wiele wolniej niż u przeciętnych osób, czyli taka kuracja, tak jak u nas w tym, w tym o tym, co, o czym ja mówię, to jest typowa kuracja anti-aging, przeciwstarzeniowa. No. Pani Marta Woźniak podawała mnie w z, z w pierwszej rozmowie mówi, spójrzcie na już, jak wygląda. Ma ponad 70 lat, no według niej wygląda na 45-50. No myślę, że troszeczkę Marta może przesadziła, ale ja się świetnie czuję. No, mam w sobie naprawdę potężną energię. Ci ludzie nawet, którzy nie znają mnie nawet nie przypuszczają, że mam akurat nagrywam to w maju tą audycję 2024 roku. Nikt nie przypuszcza, że ja mam skończone 70 lat. No, niedługo będzie 70 i I teraz, gdzie został naukowo opracowany pierwszy pełnoprawny posiłek zastępczy, czyli Chodzi o odżywianie w to wewnętrzne komórkowe. Słuchajcie, to była NASA. A co tam jedzą ci astronauci czy kosmonauci? Astronauci to amerykańskie określenie, kosmonauci to sobie rosyjskie określenie. Co jedzą na, orbit na orbitę? Co? Zepełniają tam lodówki, zamrażarki jedzeniem, boczkami, baleronami i tak dalej, tak dalej. Skrobią sobie buraczki, marchewkę. No nie, z racji chociażby posiadania bardzo mało miejsca. A więc trzeba to jest medycyna kosmiczna wchodzi w rachubę. Trzeba było opracować zbilansowaną, kompleksową formułę żywczą. Musiała zostać spełniona drobiazgowa kontrola jakości kompletny w takim, przepraszam, jedzonku kompletny zestaw składników odżywczych niewielka objętość i gotowe do użycia. Może podgrać, może zrobić z wodą, albo po prostu wycisnąć tubę, i organizm ma po prostu wszystko. A więc są specjalne produkty, akurat e, chodzi o dożywianie komórek to są specjalne koncentraty, koncentraty owocowe i warzywne czyli to jest pokarm astronautów niskokaloryczny, zbilansowany pokarm, a nie jedzenie. Zawierający kilkadziesiąt niezbędnych dla organizmu mikro i makroelementów. Więc koncentraty owocowe, warzywne plus owoce plus doszole warzywka możemy jeść akurat w pewnych elementach tej, tej naszej kuracji. A teraz pytanie: dlaczego to odżywianie wewnętrzne komórkowe? A co dzisiaj mamy? Słuchajcie, ostatnia, ostatnia tego typu tabela. Dane to są z 2002 roku. One są robione badania, ale w ogóle nie są pokazywane. Zobaczcie. Yy, tu mamy oczywiście różnego rodzaju rośliny i ubytki, na przykład wapnia kwasu foliowego magnezu, wapnia magnezu, magnezu, na przykład warzywa korzennych. Ubyło 75% między 85 a 2002 rokiem, to jest 17 lat. Straszliwe ubytki. Witaminy B6 w bananach ubyło między 85 a 2002 roku, rokiem 95% nie ma tego. A inna sprawa, jakie my banany jemy? Prosto z drzewa, ze słońca, z drewniosienki? Czy, czy takie zielone i one dojrzewają w dojrzewalniach? Jakie dojrzewanie w dojrzewalniach? I to jest właśnie problem. A więc mikropożywienie to jest przyszłość nasza to jest żywność XXI wieku czyli będziemy jeść normalnie. Kupujemy w sklepach to, co kupujemy, ale mamy dożywiać się. To jest żywność specjalnego zastosowania. To są nutraceutyki, to jest functional food inaczej, i tak dalej, i tak dalej. To są suplementy bardzo wysokiej jakości. I nasze korzyści z takiego mikropożywienia. Przede wszystkim optymalny skład. Czyli produkty są niskokaleryczne i niskoglikemiczne, to jest łatwość i szybkość przygotowania. I dobrego wchłaniania w ilitach. To jest łatwy i skuteczny transport do wnętrza komórek. A tutaj to jest prosty ciąg logiczny. Zdrowe komórki to są zdrowe narządy i to jest po prostu zdrowy organizm. I na tym się powinno to wszystko zasadzać, e, prawidłowe odchudzanie. I teraz chodzi o to, żeby nie było efektu jojo. I teraz trzeba zrozumieć jedną rzecz, że typowe diety, a tych diet odchudzających, tych metod odchudzających mamy podobno ponad 26 tysięcy. Kojarzą się ze znacznym ograniczeniem kalorii. Jak ja słyszę, musisz liczyć kalorie, kto to będzie robił? Tydzień, półtora, dwa miesiące, miesiąc, nie wytrzymasz dwóch miesięcy, nie będziesz liczyć kalorii. Na początku człowiek chwyta się i liczy kalorie, później przestaj, ma dość. Jest to, jest to zbyt trudne. I jest to poważny błąd, którego staje się konsekwencją efekt jojo, -jo, bo problemem nie tyle są kalorie. Bo je można spalić, ile zatrucie organizmu, zakwaszenie. Więc kuracja odchodząca, aby była bezpieczna, efektywna i bez efektu jojo, powinna uwzględnić cztery najważniejsze czynniki: cztery: detoksykacji, odkwaszenie organizmu, czyli domineralizowanie jednocześnie, i nawodnienie organizmu po to, żeby wypłukiwać toksyny i wzmóc. Yy, yy, przemiany metaboliczne, trzeba odbudować mięśnie, bo to mięśnie będą spalały tłuszcz w procesie pracy, i odżywić organizm, czyli odżywić komórki i zastosować tak zwaną fazowość trzy fazy. I teraz ja Wam za chwileczkę pokażę, co w takim razie się, się robi. Więc pierwsza faza, która zwykle wiem to z praktyki, trwa. Czasami miesiąc, czasami półtora miesiąca, to zależy jeszcze u kogo. Nie ma identycznych dla każdego wskazań, dlatego taki człowiek, który chce się odchodzić, musi być poprowadzony przez człowieka, który się na tym zna. Po pierwsze, w tej pierwszej fazie dochodzi do stabilizacji pH. Musi to być, ustabilizować się poziom poranego moczu na poziomie 7,74 przez około 5 dni. Ja staję na stanowisku tydzień czasu, czyli solidnie to zrobić. Trzeba otruć, nawodnić organizm, to trzeba wstępnie dokonać regulacji metabolizmu. I taka pierwsza faza trwa 2-3 tygodnie, czasami miesiąc, czasami po prostu półtora. Jeszcze raz powtarzam, nie ma tu absolutnej reguły. I w tym czasie, oczywiście, nie jemy pewnych rzeczy, to co tutaj widzicie, Jemy coś innego, trzeba się bo, byłoby do tego przygotować, czyli zmiana jedzenia troszeczkę, ale nie jest to jakiś straszne. I dopiero po tych mniej więcej kilku tygodniach, kiedy już przez te pięć dni, najlepiej siedem dni, przez tydzień pacha naszego organizmu, czyli poronego moczu będzie 7,74, przechodzimy do tak zwanej drugiej fazy, gdzie następuje spalanie tłuszczów, zwłaszcza wewnętrznych. Następuje szybka odbudowa mięśni, bo odżywiamy organizm na poziomie komórkowym, najlepiej to zrobić w ciągu 10 dni, czasami można 14, ale to jest troszeczkę takie przydługie i w tej drugiej fazie odżywiamy się przede wszystkim warzywami, owocami, owocami do południa, ale przede wszystkim stosujemy specjalne odżywki. Koncentraty, owocowe na śniadanie, koncentraty warzywne, na przykład na obiad, na kolację. Czyli nie dostarczamy kalorii za dużo, ta minimalna ilość kalorii, ale dodajemy po prostu substancje dla naszych komórek. I komórki, nawet jeżeli będą na początku, organizm będzie lekko głodnawy, lekko, i zada nam pytanie, no, stary, ale co ja chcę jeść, ja chcę mieć energię, to ja powiem: Słuchaj, stary, ale masz stare zapasy w sobie, zaczynaj je spalać. I organizm zaczyna wówczas spalać, zwłaszcza tłucz wewnętrzny, to siedlisko zapaleń. I dopiero po 10 dniach wchodzimy na trzecią fazę, jest harmonizacja metabolizmu, to jest faza identyczna jak faza pierwsza. Znowu nie jemy, jemy, to obowiązuje. Ale trwa ta trzecia faza 10 dni. I tutaj tracimy, słuchajcie, przeciętnie 4-5 kg, czasami więcej. I co robimy dalej? No jeżeli nasz plan jest na zwrócenie powiedzmy 20 kg 10 kg, to po prostu powtarzamy. Faza trzecia była, później wracamy do fazy drugiej, faza trzecia, faza druga i tak cały, cały czas, aż osiągnięcie swój rezultat wymarzony. To może być szybciej, to może być dłużej, ale to jest podstawa. I to gwarantuje dopiero, że to odchudzenie będzie skuteczne i nie, występ, nie wystąpi efekt jojo. Ja wiem o czym ja mówię, bo no, masa ludzi przeszła przez, przez, że tak powiem, przez, no nie, 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 nie powiem, przez moje ręce. Co prawda byli tacy, którzy no niestety wrócili, byli tacy, ale oni sobie powiedzieli, no hulaj dusza, piekła nie ma, teraz mogę wszystko robić. I jak, jak to jest takie powiedzenie biblijne, wraca pies do żygowin swoich. To nie ma tak, że teraz to wszystko już można. No, pilnuj się człowieku, nie grzesz za bardzo. Od czasu do czasu możesz zgrzeszyć czymś tam, masz to na lody, dobrze. Ale to nie może być codzienne. Nie możesz codziennie pięciu kaw na przykład chłoptać mocnych i tak dalej. I jakie są główne cechy. Tej metody odchudzania na bazie tego kompleksowego programu zdrowia. Po pierwsze, zbudowanie i utrzymanie stanu równowagi kwasowo-zasadowej i możliwość monitorowania stopnia zakwaszania organizmu. To jest w ogóle unikat, bo sami monitorujecie, sami siusiacie na papierki, sami to wszystko kontrolujecie, widzicie, co się dzieje w organizmie. Po drugie, dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych w prosty sposób. Bez liczenia kalorii. Kto z Was będzie liczył kalorie? Ludzie, zapisywać w jakichś notatnikach: pół jabłuszka, czy ćwiartka jabłuszka, kromeczka chleba ile to kalorii jest? Ja nie, ja nie wytrzymałbym. Dalej, utrzymywanie właściwego poziomu cukru we krwi, uniknięcie uczucia głodu, nie będziecie tu głodni przede wszystkim, zapewnienie właściwej ilości białka, podtrzymywanie intensywnej przemiany materii. Prawidłowy bilans wodny, to jest bardzo potrzebne. Fazowość, o czym ja mówiłem, warunkująca brak efektu jojo, to jest unikat. Tej cechy nie ma żadna, żadna ze znanych mi, popularnych, powszechnie stosowanych metod odchudzania. I teraz zobaczcie, kiedy się odkwasimy, zredukujemy zbędne kilogramy, to to wszystko rozwiązuje wiele naszych problemów zdrowotnych. To jest akurat mniej więcej. Te wyniki są dla mniej więcej około 1,5-2 -miesięcznego, miesięcznego stosowania tej takiej kuracji. Migreny ustąpiły u 57 ludzi na 100. Pseudotumor cerebry, czyli guz rzekomy mózgu ustąpił u 96, u 96 ludzi na 100. Dyslipidemia, hipercholesterolemia u 63 ludzi na 100. Otłuszczenie wątroby. I tak dalej. No, widzicie, zespół metaboliczny 80%, czyli 80 ludzi na 100. Cukrzyca typu 2, 83 ludzi na 100. <laughs> Syndrom policystycznych jajników. W 79% zniewalowanie hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia. Panowie się tym nie przejmują, ale panie, no tak bardzo, czyli za bardzo na przykład no, włoski między piersiami łono, paszki i tak dalej, no jest to często dla dziewczyn krępujące w 99% uregulowanie miesiączkowania, zastoje żylne, które ustępują w 95% depresja nocny obturacyjny senny, astma, choroby układu krążenia ym, naciśnienie tętnicze tu się pięknie 2-3 miesiące okazuje się nie ma naciśnienia tętniczego u ludzi, którzy biorą leków bo miałem takie, takie, takie doświadczenia że Załóżmy, po, po miesiącu coś się dzieje, do mnie telefon jakiś tam jest i mówi, Janusz, no to coś mi nie bardzo, tak źle się, się czuję, a co się dzieje, no coś chyba z ciśnieniem, no to człowiek poszedł do lekarza, lekarz mówi, o, ale co się dzieje, musimy chyba zmniejszyć dawkę, bo za duża ta dawka w tej chwili leku, no i później po na następnym miesiącu znowu zmniejszenie, a później lekarz mówi, no nie wiem co się dzieje, ale nie ma pana ciśnienia i tak dalej. Dalej, refluks, nietrzymanie moczu, choroba zwyrodnienia stawów, te słynne RZTsy. I tu znowu, tu niestety inaczej troszeczkę trzeba zastosować ten cały, ten cały kompleksowy program zdrowia, a więc znowu wychodzi na to, że trzeba być poprowadzonym przez człowieka, który się na tym zna. Dna moczanowa i wiele, wiele innych po prostu przypadłości. I teraz pytanie, słuchajcie, bo niektórzy z Was mogą pytać, no dobrze, a może ja bym chciał spróbować i tak dalej. Próbować nie należy, tylko trzeba to zrobić. I wówczas, jak mantry, już powtarzam, po raz który wróćcie do mojej prelekcji, audycji, implementacja, suplementacji. Niech nikt nie robi samodzielnie niczego, bo może źle zrobić, sparzyć się. Bo ludzie nieraz mnie pytają, a co trzeba do takiej kuracji? Ja trzeba to, to, to. No i później się okazuje, bo miałem kiedyś takie przypadki, że pana, wywaliło mi jakieś uczulenia, dostałem. Jakie uczulenia? Napisane było na butelce ewentualnie 3 razy po 30 ml aloesu, bardzo wysokiej jakości, nie jakiś tam za 15-17 zł, sok aloesowy 100%, bzdura nad bzdurami. Sokno, 95% wody, wody, a reszta to może odrobinę tego żelu prawdziwego lesowego Wywaliło ci człowieku y, toksyny przez skórę, bo za dużo od razu zacząłeś pić tego laesu. Y, y, skóra jest trzecią nerką. Ruszyły się toksyny. Aloes na przykład jest y, żel z bardzo silnym biostymulatorem i jest skutek, a więc sam nie poprowadzisz tego. I koniec kropka. Zresztą, gdzie będziesz kupował? Masz pewność, że kupisz coś wartościowego? Już miałam takie przypadki. Więc, co zapewniamy chętnym, którzy zdecydują się na takie zdrowe, bezpieczne, skuteczne odchudzanie? Po pierwsze, dobre samopoczucie. Nie od razu oczywiście. Wysoki poziom energii. Kontrolę uczucia głodu. Intensywną przemianę materii. Wzmocnienie masy mięśniowej. Obniżenie apetytu na niezdrową żywność. Przestaje się chcieć na przykład pić piwko, e, kawkę. E, było masę przypadków wieprzowina dla ludzi. Śmierdzi zwyczajnie. Dalej. Na, jest y, budowa nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem. Uczycie się na sobie samych. Trwałe odchudzenie bez wektów jojo. Pod warunkiem, że ktoś nie narobi głupstw. Możliwość stosowania jednakowej praktyki kulinarnej przez całą rodzinę warto byłoby, i słuchajcie, jeszcze bardzo ważne rzeczy: stały dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania tej metody i stały kontakt i współpraca z biegłym, z człowiekiem biegłym, w znajomości kompleksowego programu zdrowia czyli z takim doradcą, który Prze, który raz, że przeszedł masę szkoleń, oprócz tego, sam na sobie to zastosował, więc wie, jak to po prostu robić. I tutaj, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo na sam, na sam początku mówiłem, po prostu słuchajcie, jest nas w tej chwili w Polsce, którzy robią ten program kompleksowy program zdrowia już kilkadziesiąt tysięcy, i tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie ludzi, dbających o zdrowie swoich bliskich. Faktem jest, że czasami zdarzają się tutaj takie y, czarne owce, którym tylko jakieś inne, że tak powiem, cele y, świecą. Y, natomiast y, tych ludzi, z którymi ja współpracuję, ja sam, my przede wszystkim jesteśmy nastawieni na to, żeby przede wszystkim pomóc ludziom, skutecznie pomóc ludziom powrócić do zdrowia. Dlatego popatrzcie, po co jest ten mój kanał? Mi nikt za to nie płaci przecież. To ja, y, przepraszam, że teraz mówię, ale do niektórych zdarza się, że do kogo, kogoś nie dociera. Ja nie monetyzuję tego wszystkiego i y, nie robię tego bezpośrednio dla pieniędzy. Tu chodzi o to, że zależy mi na tym, żeby wzrost, wzrastała świadomość prozdrowotna. Proste. Po drugie, chodzi o to, żeby usamodzielnić zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie żeby każdy z nas zadbał o swoje zdrowie i zdrowie bliskich. Kiedyś to były babcie i matki, które umiały te pewne rzeczy robić, które znały się na ziołach, które nie biegały od razu do lekarza, bo dziecko dostało nie wiem, kataru czy czegoś tam już dzisiaj jest problem. Młodzi często tego kompletnie nie, nie mają o tym po prostu pojęcia. I dlaczego to wszystko robimy? Bo twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. I my nie dajemy ryby ja również nie daję rybę, można raz drugi dać rybę, bo ktoś jest głodny, więc nie będę go wtedy uczył, że jak nałapać sobie. Dobrze zjedz, ale później nauczę łowić te ryby. Czyli masz się nauczyć dbałości o własny organizm. Ja nie będę pilnował twojego zdrowia. To ty sam masz zadbać o własne zdrowie. Co jeszcze? A, coś, mi się tu pokręciły slajdy. No i oczywiście yy, namawiam Was do tego, bo te, wiele z tych rzeczy opisuje. Słuchajcie, w mojej książce, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu skutecznym odchodzeniu. To jest takie kompendium, 100 parę stron. Dokładnie ile tu tych, tych stron jest? Od A do Z. No 114, tak. 114 stron, a więc nie jest to jakaś inkumnabu na 500 stron, absolutnie podstawowa, bardzo ważna i unikalna wiedza. Na temat zakwaszenia, odkwaszania organizmu i na temat również odchudzenia. Ech. I cóż, to byłoby na tyle chło, e, dziewczyni chłopcy. E, już kończę dostępnianie. Trochę to trwało. Bardzo dziękuję, że znowu wysłuchaliście. A ja chciałem spełnić tę obietnicę, bo już tam obiecałem od chyba dwóch tygodni, że pokażę wam pewne rzeczy, jak można się skutecznie odchudzić, jak można wrócić do zdrowia również. A niedawno pokazywałem, jakie są metody, jak można zrewolucjonizować odchudzanie. Wyciąć na przykład dwie trzecie zdrowego żołądka. Można specjalną pompkę sobie wstawić do przepon, znaczy do, przebić się przez powłoki brzuszne i nadmiar jedzenia oddawać bezpośrednio do muszli klozetowej. No, ludzie wymyślają różne rzeczy, żeby zrobić kasę. E, ktoś może powiedzieć: że no, ty też robisz kasę. Dobrze tylko, że jeżeli ewentualnie zacznę zarabiać na czymś tam, na przykład na sprzedaży moich książek, to ja daję konkretną wiedzę, a nie jakiś nie wiadomo co. No ale to mniejsza z tym, wy inaczej myślicie, niż, niż czasami zdarzają się jacyś tam hejterzy, skrzywione ludziki, zakłaszone umysły i w ogóle. <laughs> I tyle. Słuchajcie kochani, na tym dzisiaj koniec. Jeszcze raz prośba, jeżeli uważacie, że Nauczyliście się czegoś nowego z tej audycji, bo myślę, że wiele z tych spraw znacie doskonale. Ja tylko po prostu komasuję, tak jakby ściskam to wszystko, podaję taką fajną pigułę. Fajną, tak myślę, bo ja sam jestem zadowolony, że jeżeli coś fajnego zrobię. To proszę o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się tą wiedzą z innymi ludźmi, z bliskimi, ze znajomymi i tak dalej. Wskazujcie, takie coś jest, przekazujcie gdzieś tam dalej na swoje gdzieś tam fora, na Facebooki i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się, powodzenia i do następnego naszego spotkania. Papatki. Najlepszego Wam życzę.